Pixar w pudełku. Okay, let's dive. Użyjmy cząstek, by zrobić symulację wody. Zanim omówimy ruch wielu cząstek, przyjrzyjmy się ruchowi jednej. Upuszczona cząstka, piłeczka, przyspiesza, zbliżając się do Ziemi. Znacie to z filmów o animacji. Piłeczka się odbija, ale coraz niżej. Podczas odbicia traci trochę energii, a gdy straci całą, zatrzyma się. Oto symulator piłeczek ping-pongowych. Każdej piłeczce odpowiada wirtualna cząstka. Spadając, przyspiesza, aż trafi na przeszkodę. Wtedy odbija się, ale ma już mniej energii. W symulatorze wielkość piłeczki zmieniamy tym suwakiem. Możemy też zmieniać grawitację tym suwakiem. Słaba grawitacja, taka jak na Księżycu, powoduje, że cząstka spada powoli. Większa siła ciążenia, taka jak na Ziemi, powoduje spadek z prędkością, do której przywykliśmy. A przy bardzo dużej grawitacji, jak na Jowiszu, cząstka spada błyskawicznie. Stratę energii podczas odbicia regulujemy, zmieniając współczynnik restytucji. Opisuje ilość pochłanianej energii. Chcecie wiedzieć więcej o odbiciach? Link poniżej. Współczynnik ten wyrażamy liczbą od 0 do 1. 1 oznacza, że cząstka nie traci energii. Odbija się stale. To jest zderzenie doskonale sprężyste, niespotykane w prawdziwym życiu. 0 oznacza, że cząstka traci całą energię. Tu przykleja się do podłoża. Wartości pośrednie dają bardziej realistyczny ruch. Możemy też regulować stratę energii przy zderzeniach cząstek między sobą. Przy wartości 0 cząstki, zderzając się, stracą całą energię. Stos kamiennych kulek. A gdy zwiększymy współczynnik, będą przypominać kulki z gumy. Oczywiście można też zmieniać wielkość cząstek. W ćwiczeniu oswójcie się z różnymi ruchami, które uzyskacie, zmieniając wielkość, siłę ciążenia i współczynnik restytucji.